delegowane do samorządu i odpowiedzi, jakie uzyskuje. Będzie to ciekawa lektura. Wydatkowanie środków publicznych jest jawne. Każdy będzie mógł zobaczyć, ile wydano na przykład na gastronomię. Proszę Państwa, jaka jest wiarygodność urzędu? Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan Krzysztof Dudera, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No, trzeba przyznać, że wystąpienie kolegi Janusza Kasody nie przyprawia o wyłamujące szczęki ziewanie. Ja tutaj takie dwa wątki wychwyciłem z jego wystąpienia. Mianowicie chciałem podkreślić, i to z pełną stanowczością i surowością, że prawo jawności to jawność działania organów statutowych naszego powiatu jest podstawowym atrybutem funkcjonującej w tej szerokości geograficznej demokracji. Akcentuję to szczególnie, ponieważ mamy do czynienia z teraz z różnymi inicjatywami ludzi, którzy mówią się, nazywają się obrońcami demokracji, zdumiewać może tylko fakt milczenia wobec tego przywołanego przez mojego przedmówcę problemu. Ja chciałbym się tylko zapytać mojego przedmówcę, czy na swoje tezy, które zawarł, albo nawet twierdzenia w swoim wystąpieniu, ma stosowne dokumenty, które by potwierdziły rozbieżność między informacją, jaką radny uzyskał ze strony władz starostwa powiatowego wobec sumy faktur, do których sam dociekł. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli pan przewodniczący to pozwoli, radny się na ten temat wypowiedzieć. Radny Kasyna. Wysoka Rado, panie Krzysztofie. Tu mam pismo otrzymane, jak wspomniałem, od pani dyrektor Ćwiko, gdzie jest zapisane wyraźnie kwota 93 232,45 zł. Otrzymałem to na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Odnośnie faktur. Mam komplet faktur, które wczoraj ponownie jeszcze raz przeliczyłem i kwota wyszła mi taka, jaka wyszła, którą wystawiłem. Tu są faktury, w każdej chwili możemy po prostu radni mogą się z nimi zapoznać, sumować i wyjdzie ta kwota, o której mówię. Nie ta, którą podał zarząd, a różnica jest 12 500. Między tym, co ja wyliczyłem odnośnie faktów, które od zarządu otrzymałem, a informacją zarządu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, wobec powyższego i że nikt nie oponuje wobec stanowiska radnego, wnioskuję, być może znajdzie to uzasadnienie co do słuszności w tym gremium, by sprawą rozbieżności zajęła się komisja rewizyjna. To, jak uważam, nawet w trybie natychmiastowym. To wnioskuję i składam to na ręce pana przewodniczącego. Komisja rewizyjna kontrolowała te wątpliwości, które podnosił wcześniej pan Janusz Kasyna, otrzymał pan dokumenty. Co do tych wartości, nie jestem w stanie w tej chwili potwierdzić czy zaprzeczyć. Ja mogę się jedynie odnieść do pana tezy, którą pan wniósł na wstępie co do budżetu zadaniowego. Mogę się do tego odnieść. Nie wiem, z jakich źródeł pan korzysta, prawa, ale budżet zadaniowy na poziom mojej wiedzy obowiązuje w administracji rządowej na szczeblu centralnym, więc proszę nie mieszać kompetencji i jednostek. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę. Też taki wniosek dotyczący Komisji Rewizyjnej, to chciałem tylko poinformować, że pan Janusz Kasyna zajmując się tymi sprawami związanymi z zakupkami, Komisja Rewizyjna organizowała te koszty. Ja nie odnoszę się co do zasadności tych kosztów, bo to jest jakby inna kwestia w tym momencie. Natomiast były nierozbieżności wyjaśnione, one powodowały, była taka sytuacja, w której była faktura pro forma zapłacona, potem faktyczna, a faktura pro forma i faktyczna to jedna faktura. I tego się nie sumuje. I wniosek Komisji Rewizyjnej był tylko jeden, podpisany i zagłosowany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, który mówił o tym, żeby na przyszłość organizacji tego typu, czy w charakterze imprez,
finansować to z jednego źródła, czyli z źródła promocji, a tutaj mieliśmy do czynienia jako dwa źródła finansowania. I zarząd przyjął wniosek komisji rewizyjnej, natomiast na komisji rewizyjnej, analizując faktury, nie było żadnych co do tego już później powieścią dotyczącego finansowego uwag. I to zostało przegłosowane kolegialnie, włącznie z panem Januszem. Chyba, że się pojawiły jakieś inne nowe okoliczności, ale nie wiem. Pan Dolany, Panie Przewodniczący, ja się zapytam tutaj Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo faktycznie uznam za bezcelowy swój poprzedni wniosek. Jeżeli Pan potwierdzi, że faktura rzeczywista i faktura pro forma opiewały na kwotę 12 tysięcy złotych, około, do której to kwoty powoływał się radny Kasyna. Czy Pan to potwierdza, że faktura pro forma była na 12 tysięcy złotych? Nie jestem w stanie tego potwierdzić i Pani też przymówi, jeśli chodzi o kwotę, nie umiem tego potwierdzić w tym momencie naprawdę. Zbyt dużo mamy mieszanka tych faktur, bo bardzo dużo chodziło o to, że po wyjaśnieniach działu finansowego starostwa nikt już z nas, z naszej czwórki, nie wnosił żadnych w tym temacie uwag. A jakby osobą, która, głównie osobą, która dociekała tych kwestii i miała co do tego wątpliwości, mówiła już Kasyna i tą uwagę wnosił. A potem już jakby zatwierdził to, co zostało przekazane. Może się zniechęci. Nie no, przestań. Dziękuję. To są jeszcze pytania. Proszę Państwa, to co było na Komisji Rewizyjnej, to odnosiło się co do sposobu fakturowania, bo część wydatków była zafakturowana w dziale promocji i część w dziale starostwie. I na ten temat dyskutowaliśmy i zwłaszcza przyznał rację, że powinno być w jednym dziale. Co do kwoty, to na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pani dyrektor Ćwitko wspomniała, dała mi wyliczenie, na wyliczenie i wyszła kwota według niej 93 232,45 zł. W dokumencie, które otrzymaliśmy jako radni, na moje zdanie odrębne jest kwota 83 999 zł. Czyli w tym przypadku różnica 10 tysięcy. Wczoraj spokojnie jeszcze raz przeliczyłem wszystkie faktury, zsumowałem i wyszła mi kwota 96 582,50 zł. Ja rozumiem, że pan radny Kryla chciałby poprosić o 10-minutową przerwę i żeby komisja rewizyjna podwyższyła te faktury. No, czyli będziemy głosować, proszę państwa, na temat osobowy. W momencie dostajemy akurat prowadzę na błąd. Czy są jeszcze... Kwoty są w księżycacie. Pan radny Kryla jest. Sensowny. W obliczu tych kwot, które przedstawił kolega Kasyna i tego, że autorką tego dokumentu na kwotę 93 tysiące jest pan dyrektor w działu finansowym, to chyba nie stoi nic na przeszkodzie, jeśli pan dyrektor jest się w pracy, żeby odniosła się do tego dokumentu. To jest po prostu dziękuję. I wobec tego proszę o 5 minut przerwy, jeśli pan dyrektor jest w pracy, to żeby się ustosunkował. Panie radny Kasyna, to jest ten pan dyrektor, nie ma. To jest pan radny Kronos. No przepraszam, ale tak myślę, że tak jest. Nie, no to ja mam pana radny Kronos. Wszyscy wysyłają. No fajnie, to mam dobrze. Proszę Państwa, na pewno trzeba Krzysztof otrzymać na swój wniosek, bo ja wydaje mi się, że szacunek na Komisji Rewizyjnej, że to już było rozpatrywane na po prostu. Ale tłumaczyłem, że to było odnośnie za udziałem. No to będzie to bardzo. Panie Przewodniczący, autorytet Komisji Rewizyjnej jest, no, jak przypuszczam, nienaruszalny, przynajmniej z mojej strony. Natomiast mamy do czynienia z rzeczą, wobec której stoimy, rozbieżności, a jeszcze większą rzeczą, jaką jest udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu zeszłorocznego. Tam się pojawiają jeszcze inne elementy, że zapisy były w 2014 roku, środki były wydatkowane w 2014 czy 2015.
tu się pojawia wiele rozbieżności. Ja nie jestem członkiem komisji rewizyjnej i uważam za słuszne, jak najbardziej, żeby się zająć bardzo sprawnie, bo to w końcu, jeżeli radny przygotował sami te faktury, to tutaj pana przewodniczącego Rukata bym poprosił, żeby to sprawnie przeprowadził, mieli państwo nie więcej jak fakt. Proszę państwa, na absolutorium ciekawy rok czasu i w ciągu 15 minut mamy teraz jakieś podejmowe decyzje, to troszeczkę nie poważne jest. Ja po prostu, jeżeli pan poczuje jest tych wniosek, to czego sobie kto jest za, kto jest. Regionalna komisja będzie się do tej uchwały też. Ale panie radny, gdyby to była osoba, która nie pracuje w komisji rewizyjnej, ale pan pracuje w komisji rewizyjnej i wszystkie wątpliwości zawsze trzeba się gdzieś na komisję rewizyjną. No dobrze, te materiały dostaną od zarządu parę dni temu. Bardzo ochoczo skomentowała wystąpienie pana Kasyny, ale nie mogłem zgłaszać niestety tych wątpliwości liczbowych. W związku z tym jeszcze raz powtórzę swoje wniosek, nieco go modyfikuję, wobec tego, że pani dyrektor nie ma w pracy. No to zdaje się, że ktoś, kto ma na sesji, reprezentuje, tak? Skoro pani skarb nie chce się odnieść do kwot, to jeszcze raz proszę o 5-10 minut przerwy, albo ktoś z Wydziału Finansowego odniósł się do tych wątpliwości. Dziękuję. Cała nadzieja, panie radny. Proszę państwa, mamy do czynienia teraz z pewną rzeczą dosyć kuriozalną. Teraz powiem dlaczego. Otóż tak, poprosiłem panią dyrektor Wilkę, żeby spytała członków komisji rewizyjnej, czy zechcą przyjechać dzisiaj pół godziny wcześniej po to, żeby powołać zespół dotyczący skargi pana Adama jego syna Kulińskiego. Niestety państwa praca zawodowa i już te obowiązki spowodowały, że żeście odmówili, więc nie ma sprawy, bo chciałem was poprosić, żebyście zostali na chwilę po sesji. Pan Janusz Kasyna dzisiaj zarzuca, zobaczcie, jak on zwołuje, przecież ludzie z miasta mogą przyjść, trzeba się 7 dni wcześniej. Na co przyjść? Na powołanie zespołu. A teraz państwo chcecie, żebym ja swój autorytet położył na tacy i wyliczył wszystkie faktury, prawda, czy one się zgadzają. I teraz powiem państwu, proszę bardzo, ja jestem za tym, żeby komisja rewizyjna jeszcze raz tym się zajęła, ale na spokojnie. Dobrze? Bo co to znaczy, że jest różnica między 85 czy 95? To znaczy, że jest różnica ewentualnie w wydatkach. Tak? Przecież nie zarzucamy zarządowi tego, że zarząd stawił jakąś lewą fakturę na 10 tysięcy. Różnica w wydatkach. My możemy się nie zgadzać z formą organizacji, z kosztami organizacji, z wszystkim, co było zrobione, możemy się nie zgadzać lub zgadzać. To oczywiście jest nasza sprawa i dzisiaj będziemy między innymi udzielać absolutorium dla zarządu, między innymi za to, czy w naszej ocenie zarząd prawidłowo prowadzi gospodarkę finansową. Państwo możecie się z tym nie zgadzać. Oni się nie zgadzają, to jest nie oznacza. Natomiast jeżeli państwo macie zarzuty do starostów czy zarządu, że w tych fakturach to oni coś kombinowali, to słuszcie wniosek, ja bym głosował za, żeby komisja rewizyjna uczciwie to skontrolowała. Ale to wtedy ja, nie Janusz Kasyna, poproszę służby finansowe, nie trzeba to prawnika, jak trzeba to kogoś powołać do tego prawo, żeby uczciwie to wyliczyć, tak? Uczciwie, ale to nie ma najmniejszego wpływu dzisiaj na absolutorium dla zarządu. Bo co to ma za wpływ? Czy ja się pytam, czy Janusz Kasyna zagłosuje za absolutorium dla zarządu, jeżeli się okaże, że to było 85 tysięcy, a nie ja 95? Nie, to nie ma za wpływu. Naprawdę. Na wariackich papierach nie robię takich rzeczy. Czy ja mam dzisiaj wziąć fakturę Janusza Kasyny i policzyć, że to było 93 czy 6? No co to ja? To mi też nie ma wpływu. No, to rozsądnie w kraju. Dziękuję za głos rozsądu. Proszę państwa, ostatnie głos oddaję panu radnemu Kondysowi, przechodzi pan do sesji. Dziękuję. Proszę państwa, no, wbrew temu, co w płomiennym wystąpieniu powiedział pan przewodniczący, tak, nikt nie zarzucił zarządowi, że jak to pan mówił, tak jest, coś kombinowało. Jednak chodzi o rozbieżność kilkunastu tysięcy, której pan nie zaprzeczył. Mówiąc, że pojawiła się taka wątpliwość. I nie potrafił pan jednoznacznie stwierdzić, powołując się na terminy ekonomiczne, faktura, forma,
kategorycznie stwierdzić, że dotyczą te wątpliwości akurat takiej kwoty 10 czy 13 tysięcy, w zależności od różnego. Więc przyzna pan, że takie wątpliwości są, tak? Przyznaję pan, że są takie wątpliwości. Więc jakie wątpliwości mają przekazywać? Możemy to sprawdzić. Ja mam tylko takiej natury wątpliwość i chciałem poprosić jakiegoś kompetentnego z Wydziału Finansowego o potwierdzenie bądź zaprzeczenie tym wątpliwościom. I tylko tyle, i proszę nie insynuować, że ktoś czyni zarzut, że zarząd kombinował, jak to pan powiedział. Dziękuję. Dziękuję. Panie Piotr Szkudarek. Ja chciałbym w związku z zaistniałą sytuacją, którą, o ile dobrze się zorientowałem, jesteśmy w stanie dziś do końca wyjaśnić. Ja bym proponował, żeby dzisiejsze głosowanie nad projektem uchwały udzielenia absolutorium przenieść na następną radę, gdzie sytuacja będzie miała klarę. Panie radny, z szacunku do radnych, proszę państwa. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Małopolskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania do szkoły z wykonania budżetu? Nie, za... panie dyskusję, panie dyskusja się nie skończyła. Ona się oparła tylko na jakimś tam wycinku, ale na temat różnego rodzaju. Dobrze, ale ja sądzę, że mamy 10 minut. Ale bardzo proszę. Panie przewodniczący, przede wszystkim pan przewodniczący Rukat powołał się, że on uczciwie się tym zajmie. Ja powiem szczerze, że sprawność nie wyklucza uczciwości. W żadnym wypadku nie wyklucza uczciwości. Dlatego proponowałem, żeby sprawnie się tym zająć i nic więcej. Czy ktoś z państwa się głos zabiera? Pan przewodniczący Marek Rukat. Czemu to rzucenie? Proszę, ja już nie kontynuuję tego tematu, jeżeli państwo zlecicie to i uczciwie, i sprawnie to zrobię, ale muszę po 15 minut, bo jasna sytuacja. Proszę państwa, ja tak nie jestem radnym długo, może za długo, bo czasu transformacji, czyli 27 lat. I muszę państwu powiedzieć taką rzecz. Jak przychodzi ten okres taki, w którym udzielamy absolutorium, to my właściwie możemy to zrobić na trzy sposoby, tak? Jeden to jest taki bardzo prosty, nic nie mówić, jedni zagłosują za, drugi przeciw. Będzie to głosowanie polityczne i wszyscy będziemy mieli z tego tytułu kasa, bo ci, którzy głosują przeciw, to możemy koniecznie uważają, że zawsze na to zasłużył, głosują za, ale też może mają jakieś wątpliwości, a przekaz zewnętrzny w mojej ocenie jest bardzo, bardzo nagły. Oczywiście możemy to zrobić tak, jak robimy to w tej chwili, czyli obrzucamy się różnymi zarzutami. Z jednej strony słusznymi, czy nie, to się o tym nie dyskutuje. Z drugiej strony są odpowiedzi prawidłowe, co też nie, to też nie, ale znacie państwo, jaki mamy przekaz dla społeczeństwa. No to taki, że mamy Warszawę na lądu. To znaczy, kłócimy się po prostu zamiast merytorycznie rozmawiać o tym, co było również dobre i przyznać się z naszej strony, że uważamy pewne rzeczy za dobre. I z drugiej strony to, co było złe, ale to też zarząd powinien do tego się pochylić. Przecież czym się właśnie różnimy, w czym się powinniśmy różnić na moje cele, to przede wszystkim tym, jakie mamy spojrzenie na pewne sprawy, a nie to, żebyśmy się różnili i byli wrogami dla siebie, bo tak, w takim kierunku to niestety idzie. W krajach wysoko rozwiniętych to nie rozmawia się o tym czym, tylko rozmawia się jak. I ludzie ci z lewicy, czy konserwatyści, z prawicy, liberałowie potrafią ze sobą rozmawiać, często się kłócić, a my niestety tylko kłócić. Ale chcę państwu powiedzieć przez ten okres czasu, kiedy tutaj jestem od początku, powiecie, potrafiliśmy zrobić wspólnie, nie patrzę na twarze, bo twarze się zmieniają, ale mówię wspólnie w kontekście grup politycznych, partii politycznych, niektóre takie projekty, które w 100%, za które w 100% żeśmy głosowali, które żeśmy zrobili. Ja przypomnę, wybrałem tylko 4. Wybrałem specjalnie 4, żeby dać do myślenia. I takim pierwszym projektem, który będzie pamiętał dobrze pan starosta Grzemko, to były piaski szkoły, prawda? Które dostaliśmy w spadku bez pieniędzy, nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej, a powiat miał dochodu 4%.
wejście. Czy to ma wspólnotę? Tak, tak, bo ja skończę z tendencją, dlatego proszę, jeśli mógł Pan uciekli, jeśli coś może. Ma co wspólnego właśnie. I wtedy zapadła decyzja szybka w zarządzie, żeby sprzedać 30 par hektarów ziemi, dał mnie wodę, temat jest załatwiony. To myśmy robili wspólnie. Takie decyzje się podjęło na wspólnie. Ale chcę wspomnieć również, bo to też ma wspólnego, też do pomyślenia, przemyślenia, że to ze wspólnie również, żeśmy podjęli decyzję o przekazaniu szkoły do szkoły katolickiej. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zarząd wtedy był lewicowy. I potrafiliśmy się wtedy jakby zbiąć powyżej jakichś naszych światopoglądowych spraw i pytam, czy też inni potrafią pójść w drugą stronę. Mówię o tym, że potrafiliśmy wspólnie zrobić pewne rzeczy, które być może nie każdemu do końca by pasowały. A jedno. Wspomnę, mówią cztery, wspomnę jeszcze o trzecim, to są drogi. Sprzeczaliśmy się ze starostą, czy ta technologia jest dobra. Ja uważałem, że trzeba robić drogi drogo, a może nie. Pan starosta uważał, że trzeba robić szybciej. Pewnie miał też rację, wszyscy mieliśmy rację, ja też miał rację, ponieważ byśmy z tym chodzili. Kłóciliśmy się, sprzeczaliśmy się o technologię, ale nie o to, czy je budować. I na końcu chcę powiedzieć celowo, chcę powiedzieć do Państwa, że wszyscy żeśmy podjęli decyzję odnośnie szpitala małoczyńskiego. A zwróćcie uwagę, proszę Państwa, że i PiS, i SLD jest przeciwko prywatyzacji. Moja wierchuszka jest przeciwko prywatyzacji, nasza również. A myśmy stanęli na wysokości zadania i wszyscy głosowaliśmy za tym, żeby sprywatyzować szpital, aczkolwiek to jest prywatyzacja, forma pewnej prywatyzacji, bo 100% jest własnością powiatu, ale żeby się spili. Ja mówię o tym celowo, chciałbym Państwu powiedzieć, że jest parę rzeczy już powiedzone. To nie. No i do tego. Bardzo się Wam spieszy? Nie, to bardzo proszę. Wspólną, mówię o wspólnej polityce. Czy nie warto byłoby rozmawiać? Teraz dojdę o tym właśnie, co Państwo się mówi. Znacie Państwo, dojdę o, mówiliście o Gruzji, o delegacji, o wydatkach z tym związanych. No to ja przypomnę. Wtedy był Niemcy, prawda? Czyli partnerstwo, musimy się uczyć demokracji, i potem był Krym. Też się nie udało się, dzisiaj jest Gruzja. I wiecie Państwo, ja byłem w tej Gruzji i muszę Państwu powiedzieć, że to jest kraj, który kocha Polaków, kraj bardzo wierzący i kraj, w którym największy plac w tym Gruzji jest nazwany Lechem Kaczyńskim. Państwo, proszę mi mówić, że my tutaj mieliśmy pretensje, że oni do nas przyjechali, bo było nam wstyd. Naprawdę. Nie wolno tego mówić. Uważam, że my powinniśmy... Panie Przewodniczący, proszę bardzo. Państwo mówicie, jeżeli chodzi o wykonaniu, to mówmy o wykonaniu roku 2015, a Państwo mówicie o czymś, co miało miejsce w 2011 roku, na przykład jeśli chodzi o szkoły. No to jakie wykonanie? Pytam. Ja chcę Was zachęcić, ale nie chcecie? Nie jest prawda. Ja chcę Was zachęcić, żebyśmy wspólnie razem robili dobre rzeczy. Żebyśmy utrzymali partnerstwo. Niezależnie od tego, czy dzisiaj rządzi Platforma, czy będzie kiedyś rządziło PiS, to żebyśmy stworzyli jedną politykę. Drugie, żebyśmy, co to znaczy święto, proszę Państwa? Święto samorządu. Co to znaczy? Dla Was to są wydatki, teraz to jest święto samorządu. Ja się pytam, czy te 30 tysięcy wydatków na te światła, to jest, w tych parę tysięcy ludzi brało udział, to jest przestępstwo? W każdej gminie się wydaje tak. Czy chcemy być powiatem smutnym, czy chcemy być powiatem, który wychodzi na sprawę? Czy to jest? Ja przepraszam. Nie chcecie Państwo posłuchać, tak Wam ciężko. Cały czas mówicie, ale nie chcecie posłuchać. Pytam dalej. Czy nie mogliśmy rozmawiać o jakości pracy już? O tym, ile zarabiają ludzie w tym starostwie. I co będzie w sytuacji, kiedy wybudują siódemkę, kolejka już dobrze chodzi do Gdańska, setki ludzi dojeżdża, kto to będzie pracował za te pieniądze? Co to ma wspólnego z budżetem, Panie Przewodniczący? To ma wspólnego... To jest dyskusja, a nie praktycznie rok... Proszę Państwa, to ma wspólnego z zarządem, z pracą zarządu. Dla Was to wszystko jest. Pan mecenasem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kto jest za to podjęciem uchwały Rady Powiatu? Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Kto jest za to podjęciem uchwały Rady Powiatu? Proszę o przyjęcie z
Proszę Państwa, miejmy świadomość, że jeżeli społeczeństwo nas słucha, ogląda, to jest to ogóle na słowa wdzięczność dla Pani Przewodniczącej. Ten wniosek jeszcze. Ja nawiążę trochę, żeby nie było tak, że Pan ma układ jest mecenasem. Za żoną to nie jest. Nie jest. Tak samo jak Pan radny Kasiński jest radnym PiS-u, gdzie pisze. Chyba, że Pan już jest. Bo pan do komisji obrachunkowej napisał, że pan jest radnym PiS. Tak? No dobrze, no to gratuluję. W każdym razie to dobrze. Dobrze. Powiem tak. Ta Gruzja, tak pana męczy. A kto przyszedł z was na spotkanie? Nikt. Byliście tak samo zaproszeni jak wszyscy. Dalej. Te 25 tysięcy na 10 osób przez te 7 dni, to wychodziło nam 300 zł, czy tam 400 zł na osobę. 30 tysięcy, 500 zł. Proszę pana, niech pan policzy. Niech pan policzy. 10 osób przez 7 dni, to niech to będzie nawet 500 zł na osobę na dzień. Plus powiat sztumski i zyski. Proszę pana, spali tutaj. Też pan męczy, że tam gdzieś pojechali na jednym dzień i tak dalej. Powiedzmy tutaj, mówmy o powiecie sztumskim. Nie mówmy o powiecie kartuskim czy innym. Mówimy o powiecie malborskim. Ja z wielką, nie, właśnie z wielką odpowiedzialnością powiem, że przyjazd tych ludzi, bo to byli zupełnie nowi ludzie, tam się zmieniła władza. Ja między innymi też pojechałem dlatego, wydaliśmy z budżetu 1500 zł na te moje wyjazdy potężne 3 dni, gdzie nie było tak ciepło, bo akurat byłem w marcu i byłem we wrześniu, więc nie dojechałem na wycieczkę. Żeby też poznać tych nowych ludzi i żeby ich zaprosić do nas, to się wniosku nie w nas. Ale powiem tak, będziemy kontynuować tą współpracę, powiem tylko tyle, że w tej chwili też w lipcu jesteśmy zaproszeni do Niemiec. Na pewno do Niemiec Grunowa też pojedziemy. I mam nadzieję, że ta kontynuacja będzie. Teraz jeśli chodzi o kwotę, musicie się skupić, zwróćcie Państwo na około 100 tysięcy. Nie wiem, czy to tam akurat te 10 tysięcy jest tak zapisane, czy tak. No, nie jestem w stanie tutaj w tej chwili powiedzieć, czy my w tym stanowisku nie popełniliśmy błędu i napisaliśmy 93 zamiast 83. Może tak jest. Natomiast powiem taką rzecz, że skupiliśmy się Państwo na tych 100 tysiącach, bo to jest najlepiej tak dla Pana Kasyna i dla Was Państwa radni. Żeby w ogóle nie było żadnej promocji. Natomiast nie skupiamy się na tym, jak ten budżet wygląda. Ponad 7 milionów na inwestycje. Ciężkie pieniądze, które były wszystkie były stąd, wszystkie były sprawdzane. Bo pan kasyna wszędzie jest, tak? Do sądów, do prokuratów, wszystko sprawdzali tutaj. Ja tylko mogę podziękować tym pracownikom, że dwukrotnie mamy pracę. Tak. Bo tu przyjeżdżają, są przesłuchiwani, są cały czas ściuci. Właśnie przez pana. A ja wiem, że pana starosta. Przez pana szczęście. Ja zwolniłem do jednego. W Polsce dzisiaj zwolniono, proszę pana, kilka tysięcy ludzi. Także proszę troszeczkę przyhamować. Przy tych 70, prawie 80 milionach złotych wykonanie budżetu, prawie 100, to tylko chwała temu, że mogliśmy również współpracować nie tylko z samorządami pozostałymi, jak są może również wojewódzki, czy korzystać z pieniędzy unijnych, czy z centralnym budżetem. Tu trzeba na tym się skupić. I naprawdę to jest ciężka praca, żeby tak budżet skończył, że wszystkie inwestycje nam się udały. Można mieć oczywiście zdanie odrębne, tak? Ale ja się pytam, czy PZU jak był poprzednio, to miał swój papier? Nie, być nie. Ale bardzo wiele jest. On jest do wykorzystania. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża i stawia tutaj na nie wiadomo ileś godzin. Jest kontrolowany, to jest płatny parking. Ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają do banku. Zobaczymy, tę inwestycję skończymy. Zaprosimy Państwa na otwarcie. Może też ktoś chciał przyjść do zaproszenia do momentu.
skończenia, wtedy będziemy głosować. Panie przewodniczący, czy można zgłosić? Ja chciałbym powiedzieć, że naprawdę, mówmy też o tym, co powiedział przewodniczący rady, że to nie jest kwestia tylko, żeby się skupić na małym odcinku. Ja uważam tak, żebyśmy naprawdę bardzo ostrożnie i bardzo delikatnie podchodzili do tej wizyty, naprawdę, gdyby nie osoby zewnętrzne, gdyby nie sponsorzy jeszcze dodatkowo, gdybyśmy chcieli faktycznie ten program, który został wykonany, to świetnie Państwo zobaczyli, jaka jest kwota. Ale no tak jest, że trzeba jeszcze mi właśnie przyjąć, a nie tylko ich ciągle negowanie i tylko ciągle na sytuacje takie, że na pewno ktoś popełnił jakieś, nie wiadomo, jakieś tutaj błędy. I też powiem taką rzecz, że ja się cieszę dzisiaj, że Pan Kasyna nas wszystkich sobie podał do prokurator, do Rio, dzwonił, to straszył wszystkich. I co? I co jest, proszę Pana? I co jest? Niech Pan, proszę Pana, niech Pan troszeczkę zacznie myśleć o sobie, troszeczkę o tak zerknie na ziemię. Niech Pan nikogo nie straszy. W poniedziałek ma Pan kolejną właśnie sprawę z wolnego spisu. Panie Krzysztofie, czy ja mogę, proszę Pan, wysłał swój wniosek? W poniedziałek. Bardzo proszę Panie. Panie Krzysztofie, Pan Krzysztof Grywak, to jest ten wniosek. Ja zainwestowałem, żeby zrobić przerwę w posiedzeniu, żeby w Komisja Rewizyjna, w trybie natychmiastowym, dokonała konfrontacji tych dwóch rozbieżności. Państwo, rozmawiamy w tej chwili o przeróżnych rzeczach. Pojawiają się epitety, które przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówi, że ją trzymy, że awantura i tak dalej. Ten sam akcent się Panie Starosto w Pana wypowiedzi pojawia. To stare Boże kardło mówi, kiedy brakuje racjonalnych argumentów, pojawia się niezliczona ilość najwymyślniejszych wyzwisk. Ja jestem daleki od tego. Skupmy uwagę na meritum sprawy. Są pewne rozbieżności. Atrybutem demokracji, która jest tak bardzo negowana w tej chwili w Polsce, atrybutem demokracji jest między innymi zajmowanie się przedmiotowymi sprawami i ewentualnie, jeżeli jest krytyka, to jak najbardziej, przy czym uważam, że miarą wartości wiedzy jest jej prawdziwość. Nie jakaś emocjonalność, czy jakieś takie sentymenty, o których tutaj radny Rukat wcześniej zaczął wypowiadać, sięgając 8 lat wstecz i tak dalej. No dlatego ja stawiam wniosek, żeby zrobić przerwę. To pana do konfrontacji tych dwóch. Proszę bardzo, Pana. Dyskutujemy nad dokumentem, który był opiniowany przez Rio. Nie nad dokumentem, który myśmy przedstawili jako zarząd. Tak? Panowie radni, kto jest za podjęcie uchwały? Nie, głos. Ale to znaczy wniosek, że zrobimy też potrzebny panie radni, ale szansa to dla nas wszystkich radnych. Celem mojego wniosku nie jest zorganizowanie przerwy, chociaż ja wiem, że tutaj dla siedzących to jest to bolesne bardzo, bo najlepiej, bo czy prędzej, bo celem jest po prostu zwołanie natychmiastowego posiedzenia sprawnego w miarę uchwały, tak jest doświadczony radny, to przeprowadzi raz, dwa, przeprowadzenie komisji rewizyjnej, która się właśnie jako jeden punkt zajmie tymi rozbieżnościami i za chwilę na to odpowie. Panie radny, proszę bardzo, jest to poważne, ale tak interwalne, że komisja, która po sesji się zbierze, to ja rozumiem, ale nie w ciągu 15 minut, ale jeżeli Państwo, że się... Panie Przewodniczący, 15 minut to w cudzysłowie, przecież my musimy rozwiać przed nocą. To jest za wnioski Pana Radnego Krzysztofa Grywaka, proszę podnieść mi ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szóstka. Wniosek Pana Rady poparł 6 głosów, przeciw 12, wstrzymał się, stwierdzam, wniosek nie przeszedł. Proszę Państwa, pozwólcie, że ja wniosek na czwarty głosowany. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję. Starostwo.
chwilę dla pana nie uraziłem, nie czyniłem żadnych zarzutów. Apelował pan do wyhamowania emocji, no i niestety pojawiły się pana w stanie negatywnym. Za chwilę powtórzę swój wniosek. Powiem tylko, że pan przewodniczący Ruka mówił, żebyśmy się zajęli wynagrodzeniami w starostwie. Proszę bardzo, interesował się pan, jakie są wynagrodzenia członków zarządu? Jeśli nie, to panu powiem, prawie 460 tysięcy złotych rocznie. Odnosząc się do swojego wniosku, pojawiła się wątpliwość, bagatelizowana może przez pana starostę kwota 10 czy 13 tysięcy, ale to są pieniądze publiczne naszych podatników. Prosiłem tylko o to, żeby ktoś z Wydziału Finansowego, bądź pani skarbnika, który się nie odniosła, żeby rozwiała tę wątpliwość. Myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego, że chcemy, sam zresztą pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, kiwając mi głową, że chętnie na następnym posiedzeniu zwołam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i rozpatrzył, czy rozwiązał tę wątpliwość. Więc myślę, że pani skarbnik powinna się robić dobrego, bądź ktoś z Wydziału Finansowego, skąd ten dokument został sporządzony. Sam nie wiem, czy podpisana, ale sporządzona przez panią dyrektor Ćwierkę. Jeszcze raz proszę. Dziękuję. Pan radny Kasyna. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do odpowiedzi pana starosty. Pan w swojej wypowiedzi powiedział, że w poniedziałek jest sprawa w sądzie, tak jakbym ja miał. Nie, panie starosto. Oskarżony jest pan Jasiński z mojego powództwa. Ja mówię prawdę za prawdę. Proszę państwa, funkcjonuje
niezmiennie, tak samo jest zachowane. I w przeciągu ponad 3 lat nie dochodziło do żadnego wypadku, a policja miała to skrzyżowanie. I według mnie to skrzyżowanie było cały czas bezpieczne, do momentu, kiedy po prostu doszło do wypadku. I w takiej sytuacji. Po prostu przy udziale policji i Wydziału Komunikacyjnego podejmiemy stosowne stanowisko. Dziękuję bardzo. Panowie, jest prawie tak naprawdę. Tak wspomniałem w dzisiejszym dzienniku bałtyckim, była informacja, że policja przysłała panu jakieś pismo odnośnie zwiększenia bezpieczeństwa i mógł pan je przedstawić? No tak, ja nie mam przy sobie tego pisma. Jest takie pismo przyszło do zarządu dróg powiatowych, do starostwa, odnośnie po tym wypadku, który wystąpił, że żeby poprawić to bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu, oznakując je dodatkowo i wycinając w obszarze skrzyżowania na odcinku 100 metrów wszystkie środki. Jest zalecenie komendy policyjnej. Do tej pory nie było żadnych wniosków i ja uważam cały czas, że to na tym skrzyżowaniu nie można wyjąć. Dziękuję. Jeszcze przed tą tragedią, która się wydarzyła, złożyłem wniosek o skruszenie przedstawiciela komendy powiatowej, dokładnie specjalist z Dziecinia Wolnego, przedstawienie raportu na temat wypadków, przede wszystkim uwzględnieniem ofiar na drzewo. To było w aspekcie ścinania drzew i myślę, że ta komisja powinna się odbyć w trybie pilnym, chciałbym dostrzec tą swoją prośbę, żebyśmy mogli zwołać może wspólne posiedzenie komisji, żeby wszyscy mieli, czy każdy ma prawo oczywiście bezpiecznej komisji, ale to wspólne zwołanie. Bo każdy następny na całym życiu to jest chyba warte, żebyśmy się spotkali w tym dzisiaj, czy jakoś. Panie radny Franceszko, w czerwcu jest przewidywana komisja bezpieczeństwa, wystarczy wszystkich Państwa zapraszam, jeszcze nie ma terminu, ale ona jest jakby obligatoryjna teraz na pół roku, teraz na 3 miesiące, w czerwcu powinno się odbyć. Ale bardzo jest bardzo szeroko, tam są wszyscy. Bardzo proszę zaprosić pana Jędrzeja Kondysa, żeby uczestniczyć w tej komisji. No oczywiście. Pan dyrektor Cynkarka, proszę bardzo. Która mówi o wysokości dotacji do Urzędu Powiatu Małopolskiego dla szkół rozwoju prowadzonych na terenie naszego powiatu przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. Czyli krótko mówiąc, przez publiczne szkoły prowadzone przez inne jednostki, jak również przez szkoły niepubliczne, uprawnione szkół publicznych, które otrzymują od nas dotacje. Ta uchwała po prostu określa wysokość tych dotacji, ona jest wyliczana zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Dziękuję bardzo. Te kwoty, tylko pan radny pyta, czy się finansowo zwiększyła, te kwoty bardzo różnie to wygląda. Jedne się zmniejszają w stosunku do roku ubiegłego, inne są wyższe, bo to zależy się od tego, jakim sposobem przeliczamy. Dziękuję panie dyrektor. Powiadomienia, jeżeli chodzi o powiadomienia, to tak jak mówiłam na poprzedniej sesji, bo nie słyszałam pytania, byłam w udziale. Pytanie brzmiało, czy przykładem likwidowanej szkoły plastycznej, kiedy do
rodziców uczęszczających do tej szkoły uczniów poinformowana korespondencyjnie o planach likwidacji tej szkoły. Czy analogicznie dokonano podobnego aktu w przypadku likwidacji zespołu szkół? Nie, bo nie ma takiego obowiązku. Jest tylko przy likwidacji różnego typu szkoły. A zespół szkół jest formą administracyjną. Forma administracyjna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu wolne. Wnioski oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Kloczku dalej. Ja bym chciał zaproponować, żeby na przyszłą sesję zaprosić nowego dyrektora czy profesora Powiatowego Centrum. A propos, ja się jakoś jestem ktoś zarzucił, czy ktoś tu prowadza złą atmosferę. Powiem tak uczciwie, że ja wszedłem w tę politykę powiatową właśnie nie jako polityk, bo ja nie jestem żadnym politykiem. Nawet do tej chwili nie należę do żadnych partii. Myślałem, że tu rzeczywiście spotykamy się w jakimś celu, że będziemy wspólnie podejmować decyzje, wspólnie pytać się, radzić. No i razem to było zaproponowanie pana Bogdana Kłakowskiego na przewodniczącego tej rady. Miał być to sygnał, że my jesteśmy otwarci na współpracę, a nie jesteśmy a priori wrogo nastawieni do emerytury. Jest już minął ponad rok, znaczy mojego pobytu. I muszę powiedzieć, że do tej pory to właśnie z drugiej strony spotykamy się z objawami niechęci. Ile było zmienianych stanowisk w powiecie, czy to jak dyrektor, czy prezes powiatowego Centrum Rzeczywistości, zmiana dyrektora szkół, nigdy nas o tym nikt nie informował, ani nie zapytał. Ja nie wiem, czy ktoś by mógł nie musiał posłuchać, bo nie musi. Ale może wypadałoby grzecznościowo zapytać, co panowie, czy państwo myślicie na ten temat. Po co takie, jak pana Rukata szanowałem zawsze, ale po co takie dzisiaj były wypowiedzi? Ja teraz sobie przypominam, jak któraś gazeta pisała, że jakiś był napis chyba na siedzibie miejscowym władz SLD, pan powiedział, że to wynika z atmosfery, tak jak to zrozumiałem, wytworzonej przez PiS. To nie ja powiedziałem. No, ale to było, że powiatowy... To nie ja powiedziałem, że nie. Ale ktoś to, ja przepraszam, jeżeli... No, niewłaściwie zarządzam panu, to ja to zrozumiałem jako pan, być może, że to nie jest prawda, no i może się pomyliłem, że niosłem to na inną osobę. I ja bym chciał, żebyśmy na przyszłość może rzeczywiście nie kłócili się, bo to nie o to chodzi, czy jestem z tej partii, czy jestem z tej, tak jak mówił pan starosta. My mamy gdzieś na powiatu mandowskiego. I nie wytykajmy sobie, bo jeden powiat może wytykać chyba takie poglądy, takie czy inne. Czy wujka gdzieś tam. Podejmijmy wspólne decyzje. Jeżeli pan Basena ma wątpliwości liczbowe, to wyjaśnijmy to, a nie zarzucajmy, że on jest problem, nie wiem, prasowym czy jakimś wątpliwym. No to jest, żeby się pilnować, żeby może tych syn, może przecież jakieś propozycje innego rozłożenia wydatków. Po to jesteś. Ślicznie dziękuję panie Piotrze, pan przewodniczący Marek Luka. Proszę bardzo. Proszę państwa, nie da się mi skończyć mojej myśli. I teraz państwo tutaj wkładacie w moje usta to, co chciałem powiedzieć. Ja w trakcie mojej tutaj dyskuty państwo żeście chcieli wyjść, no bo nie da się mi skończyć tak jakby przedłużał bardzo dużo czasu na tej sesji. Więc pozwolicie, że ja dokończę swoją myśl, bo teraz mam takie prawo, dobrze? Bo teraz już jest co innego. Otóż ja chciałem państwu powiedzieć, że zamiast... na początku chciałem państwu powiedzieć, że powiedziałem o różnych projektach, które wszyscy z tych ugrupowania polityczne, tutaj w tym starostwie, nieważne od osób, były za. Żeby pokazać wam, że podaliśmy coś fajnego razem robić. No to co pan teraz powiedział. Jednocześnie w drugiej części chciałem państwu powiedzieć, że możemy się zaczęli dyskutować przede wszystkim nad taką polityką, która niezależnie od tego, kto będzie starostą tego powiatu, zawsze była kontynuowana. Myślę tu o tej polityce zagranicznej, czyli o Gruzji. Myślę tu o tym, co dzisiaj jest tak krytykowane, jeśli chodzi o te święta samorządu, o tę kulturę narodową.
Myślę, mówiłem tu, myślałem to o kwestii polityki płacowej, która w Polsce wydarzyła, żebyśmy się tym zajęli. I chciałem Państwu na końcu powiedzieć, że powinniśmy się różnić tylko i wyłącznie programów, że światło podmiotował, żeby szanować się ludzi, to trzeba, więc by się mi po prostu nie dali. Nie stwarzać atmosfery, bo my tu stwarzamy atmosferę. Zobaczcie Państwo, że z początku była atmosfera nerwowa. I to dotyczy nas wszystkich. Nie tylko Państwa z PiS-u czy nas ze sobą, ale również tych z koalicji, bo koleżanki mają wysoką pewnie ilość inteligencji. I tak niekoniecznie muszą się na wszystkim znać, bo ci, którzy się znają na wszystkim, to nie wcześniej. Nie trzeba mieć umiejętność słuchania innych ludzi. I chcę Państwu powiedzieć, że ja jestem w partii, która dzisiaj ma w porywach 5% poparcia społecznego w kraju, ale ja w tej samej partii byłem wtedy, gdy miałem 42%. I ci wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jak idę ulicą, to nic nie przychodzi na drugą stronę, żeby mieć dzień dobry nie powiedzieć, czy odpowiedzieć. Dobrze, okej, ja to mówię o sobie. Platforma miała wysoko dzisiaj już mańsko. Wy dzisiaj macie wysoko, ale już nie czas różny będzie. Nie różny. I chcę Państwu powiedzieć, kiedy, ostatnie zdanie. Mam prawo do tego, bo to jest wnioska. Kiedy mnie robi Pastusia, no ja spytałem Lodnia Pastusiaka, jak mam się przedstawić, jako profesora, czy jako wtedy marszałka senatu, a on mówi do mnie takie mądre słowa. Mówi, wiesz, profesorem się jest, a marszałkiem się był. I ja to sobie tak kodowałem głowę do dzisiaj, że radnym się jest, a człowiek radnym się bywa, a człowiekiem się jest. I to wystarczy tylko taką maksymę, trzymacie to wszystkich bardzo proszę. Bez zarzutu do kogokolwiek, że bo ja sobie to nie byłem krytycznie tylko do kogokolwiek. Panie Radny Krzysztof, gorąca prośba, no fajnie, bo byłem Pana Piotra, aby powiedzieć Pana Marka, bo sobie się pociągnąć i zejść. Tak. Panie Przewodniczący, trzeba sobie zdać przede wszystkim sprawę, że fajnie to jest rezultat procesów emocjonalnych. A te procesy nie są zupełnie obce tutaj i na pewno one są motywacją dla mojego działania. Natomiast tutaj też chciałbym powiedzieć, że tak w tej wypowiedzi mojej będzie gubliwość i to wielka gubliwość, żeby zdać zadość tutaj mojemu przewodnikowi, przedmówcy. Mianowicie panu przewodniczącemu chciałbym podziękować i radnemu Januszowi Kasyny, że poprawnie panowie mówicie 2015 roku. Pozostali inni, którzy się dzisiaj wypowiadali. 2015, 2016, panowie, czegoś takiego nie ma. I jeżeli tutaj radny Rukat mi powie, że ja sieję nienawiść, nie, ja wzywam po prostu do nauki, jeżeli trzeba. Dziękuję. Poprawnego myślenia, żeby nie być przykładem zgorszenia dla młodych, którzy poznają dopiero zasady PiS-owi, i może to trzeba zastosować. Dziękuję. Drodzy Państwo, to dobrze mówię, że tak. Ja bym jeszcze bardzo krótko przyjrzał. Przyślemy. Słuchajcie, moi drodzy, no, znamy się jedna od wypowiedzi Marka, która spodziewała. I ta wypowiedź radnego Renata przed chwilą była przed chwilą, to sobie sami o tym powiedzieć.